Ja myślę, że wiele lat to ja jeszcze nie jestem. Tak naprawdę, gdybym się nam porównywał do, do innych trenerów, to 7 lat pracy jako główny trener, jako pierwszy trener, to, to naprawdę jest niewiele. To Patrząc przez pryzmat tych lat, człowiek z każdym rokiem zdobywa nowe doświadczenia, ma swoje przemyślenia i reaguje zupełnie inaczej niż w sytuacjach, które wydarzyłyby się w pierwszym roku, czy w drugim roku pracy. A co to jest bycie trenerem? To jest ogromna odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za ludzi, to jest y, ogromna odpowiedzialność, gdzie sponsorzy, gdzie kibice, gdzie wszyscy ludzie związani y, z klubem funkcjonują w pewnej strukturze i. Y, Oczekują pewnych wyników sportowych. Tak? Sponsorzy wykładają duże pieniądze, oczekują wyników sportowych, więc jest to odpowiedzialność i ogromna odpowiedzialność. Natomiast, jak mówię, ta odpowiedzialność jest cały czas na bardzo wysokim poziomie, ale z biegiem lat to doświadczenie, które się nabywa, które jest bezcenne w pracy trenera. Yy, pozwala spokojnie podchodzić do, do, do wielu rzeczy. Myślę, że to pierwsze Mistrzostwo Polskie było dla nas wyjątkowe, bo to było wyjątkowe dla klubu, dla, dla, dla całego regionu. No i dla mnie, dla trenera, bo to był pierwszy rok mojej, mojej pracy. To się tak skumulowało w takim yy, momencie. Aczkolwiek teraz, z perspektywy, z perspektywy lat, naprawdę każdy, każdy moment i, i jest ważny. I nie, 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 nie robię takiej gradacji, że ten moment ważniejszy, ten nie. Tak naprawdę staram się w tej chwili koncentrować na tym, co jest przed nami, o tym już, co było, zapomina się szybko, ale to też już jest człowiek nauczony tego. Już też uczę się tego, aby nie wracać wspomnieniami do tego, co było, bo tak naprawdę to w tej chwili już nie ma. Nie ma znaczenia i trzeba myśleć o tym, jak się dalej rozwijać, myśleć o tym, co, co się może w przyszłości wydarzyć, myśleć perspektywicznie w takiej formule, która pozwoli zespołowi grać lepiej. Mój styl pracy zależy od zawodników, jakich mam. No, nie ukrywam, że w tym roku zespół jest zdecydowanie bardziej doświadczony. Jest szeroka grupa 14 zawodników, bardzo równych. Którzy naprawdę grają na bardzo podobnym poziomie, i, i, i tutaj ten dobór, dobór tych metod, czy, czy formy prowadzenia treningu, będzie miał ogromne znaczenie. Natomiast jeśli chodzi o taką samą stricte no, sprawę związaną z jakimiś nowinkami. Myślę, że po sezonie będzie to widać. Jeśli wynik będzie z, Jeśli zespół osiągnie określony cel, na pewno, to będzie, na pewno to będzie widać. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno wiele rzeczy zmieniłem i zmienię w stosunku do, do tego, co się wydarzyło także w ostatnim sezonie, czy, czy, czy powiedzmy kilka lat wcześniej, absolutnie uważam, że. To, co było wcześniej, jest dla nas bagażem pewnego rodzaju doświadczenia, ale na pewno nie, nie, nie siedzę w zeszycie i nie kartkuję stron, co robiłem w tym czasie. Absolutnie nie. Czasami prowadzisz treningi intuicyjnie, czasami przychodzi dzień, gdzie widzisz zawodników w jakimś stanie i zmieniasz nagle treningi. Czasami rozmawiamy z zawodnikami, czują się dobrze, mogą zrobić trening mocniejszy. Więc tak naprawdę, tak jak mówię, to tutaj decyduje te. te na pewno te decydują relacje interpersonalne z zawodnikami, bo, bo kluczem do tego wszystkiego jest komunikacja, więc Zresztą o tym nawet chyba rozmawialiśmy na, na konferencji ostatnio trenerskiej i, i o tym dużo mówiłem. Jak, jak wielkie znaczenie ma w pracy, szczególnie polskiego trenera, ta komunikacja. I, I tutaj my się nie mamy czego wstydzić, jeśli chodzi o poziom trenerów z trenerami zagranicznymi. Jeśli tutaj mówię o, o sprawach związanych z metodyką nauczania, czyli nasze przygotowanie merytoryczne. Natomiast zdaję sobie sprawę, że my, jako polscy trenerzy, mamy dużo do poprawy w kwestii właśnie tej komunikacji z zawodnikami, tak? Bo to jest, a to jest tak naprawdę klucz, jeśli chodzi o osiągnięcie sukcesu.